Po tym, jak za pomocą sztuki rozwiązywania równań rozwiązałeś problem babeczek, twój prestiż na dworze bardzo wzrósł. Wszyscy są zachwyceni twoimi umiejętnościami. Wszyscy z wyjątkiem Arbegli. To jest Arbegla. Arbegla jest zaufanym doradcą króla i do tej pory on zawsze zajmował się planowaniem przyjęć. Jednak nigdy nie udało mu się zamówić odpowiedniej ilości babeczek. Zawsze zamawiał ich za mało lub za dużo. Czując, że jego pozycja jest zagrożona i chcąc podważyć wiarę króla w twoje umiejętności, Arbegla przyszedł do króla i mówi tak. Królu, w gruncie rzeczy problem tych babeczek nie był trudny. Niech ten przybysz udowodni wartość swojej sztuki i rozwiąże nam problem chipsów. A, mówi król, doskonały pomysł. Niech rozwiąże problem chipsów. Ty, ponieważ twoja pewność siebie wzrosła po dwóch udanych zadaniach, mówisz, proszę bardzo, jakich informacji możecie mi dostarczyć na temat chipsów? Ostatnim razem mieliśmy na przyjęciu 300 kobiet. 300 kobiet. I 200 mężczyzn. I oni razem zjedli 1200 torebek chipsów. A dzieci, mówisz? Ile dzieci było? Nie wiem, odpowiada król, ale to nie ma znaczenia, bo w naszym królestwie nie dajemy dzieciom chipsów. Nie są one zdrowe. A, mówisz, no tak. No dobrze, a czy jakieś inne przyjęcia były z chipsami? Oczywiście. Wcześniej mieliśmy przyjęcie, na którym było więcej kobiet, właściwie dużo więcej kobiet, mianowicie 400 kobiet i tylko 100 mężczyzn. I wtedy zjedli oni 1100 torebek chipsów. No dobrze, mówisz, wygląda, że to nam wystarczy. Więc spróbujmy teraz zdefiniować jakieś zmienne i ułożyć, zapisać to, co wiemy w postaci równań. Niech K oznacza liczbę, niech to będzie liczba torebek chipsów, jaką średnio zjada kobieta. No tutaj oczywiście musimy założyć, że średnio kobiety zjadają tyle samo chipsów na pierwszym i drugim przyjęciu. No a M od mężczyzna niech oznacza podobnie, liczba torebek chipsów, jaką średnio zjada mężczyzna. I spróbujmy teraz wykorzystać, co wiemy na temat tych liczb. Więc na pierwszym przyjęciu było 300 kobiet. Tak? Każda z kobiet zjadła K torebek chipsów, czyli razem kobiety zjadły 300 razy K torebek. Do tego było 200 mężczyzn, każdy z nich zjadł M torebek średnio, wobec tego razem zjedli 200 razy M i wiemy, że w sumie to było 1200. Czyli mamy jedno równanie, drugie podobnie, było 400 kobiet, czyli razem one zjadły 400 K torebek i było 100 mężczyzn, którzy zjedli 100 M torebek, i w sumie zjedzono 1100 torebek chipsów. Czyli mamy układ równań na dwie niewiadome. No i zanim przystąpimy do rozwiązania, może warto jest tutaj upraszczać, żeby nie mieć takich dużych liczb. Widzimy, że tutaj wszystkie liczby się dzielą przez 100. No, zarówno w pierwszym, jak i w drugim równaniu, więc może ja podzielę pierwsze równanie przez 100 i podobnie drugie. No teraz dzielenie przez 100 to oznacza skreślenie dwóch zer. No, wobec tego dzielę lewą i prawą stronę pierwszego równania przez 100 i podobnie z drugim równaniem. Dobrze, i otrzymuję tak, 300 przez, czyli 3K plus
2m i to jest równe 1200 przez 100, czyli 12. Natomiast drugie równanie mam 4k plus m i to jest równe 11. W zadaniu z babeczkami było tak, że prawda, było jakby tyle samo jednej ze zmiennych w jednym i drugim równaniu. Po tym, jak odjęliśmy od siebie te równania stronami, jedna zmienna nam się zredukowała. Tutaj tak nie jest, prawda? Jeżeli odejmiemy, powiedzmy, to, co mamy po lewej stronie drugiego równania od pierwszego równania, to zostanie nam zarówno k, jak i m. Wobec tego w ten sposób nie możemy postąpić, ale wiemy, że równania możemy mnożyć, dzielić stronami przez tę samą liczbę. Więc pytanie jest takie, czy nie moglibyśmy któregoś z tych równań pomnożyć przez jakąś liczbę tak, aby współczynnik przy której zmiennej był przeciwny niż w pierwszym równaniu. No i chyba najprościej tutaj popatrzeć, że jeżeli drugie równanie pomnożymy przez minus 2, to będzie w nim minus 2m. Aha, i jak dodamy potem do pierwszego równania, to m nam zniknie. Czyli zróbmy tak, pomnóżmy drugie równanie przez minus 2. Może to tak zaznaczę i przepiszę. Czyli mnożę drugie równanie przez minus 2. Czyli 4 razy minus 2 to jest minus 8k. Potem będzie minus 2m. I 11 razy minus 2 to jest minus 22. No i pierwsze równanie przepiszę sobie jeszcze raz tutaj, pod nim, czyli mam 3k plus 2m i to jest równe 12. Czyli teraz, jeżeli ja do pierwszego równania, do lewej strony pierwszego równania dodam lewą stronę drugiego równania, to m mi zniknie. No i otrzymam, prawda, bo tu jest minus 2m, a tu jest plus 2m, czyli będzie 0 razy m, czyli 0. A tu mi zostanie minus 8k plus 3k, czyli minus 5k. Tak? Czyli do pierwszego równania dodałem drugą stronę drugiego równania, lewą stronę drugiego równania. No teraz drugie równanie mówi mi, że, prawda, że to, co dodałem, to jest równe 12, czyli zamiast dodawać tutaj po drugiej stronie 3k plus 2m, to mogę dodać 12 i mam minus 22 plus 12, czyli minus 10. No i teraz dzielę sobie przez minus 5 obie strony. I to mnie prowadzi do tego, że k, czyli ilość torebek chipsów, liczba torebek chipsów, jaką średnio zjada kobieta, jest 2. To są dwie torebki chipsów, czyli średnio kobieta zjada dwie torebki chipsów. Skoro już wiem, ile jest k, to może mogę użyć tej wiedzy i wstawić k do, to k równe 2 do pierwszego lub do drugiego równania. Powiedzmy, że wstawię sobie do drugiego, czyli tutaj mam tak 4 razy 2, prawda, bo to jest to 2 tutaj, plus m i to jest 11, czyli 4, 8 plus m to jest 11. I teraz, jeżeli od obu stron odejmę 8, prawda, to po lewej stronie zostanie mi samo m, czyli m równe 11 minus 8, czyli 3. Czyli mężczyzna średnio zjada 3 torebki chipsów. No i jeszcze możemy sprawdzić rzeczywiście, tak, czyli do pierwszego równania mamy, sprawdzamy sobie, czyli pierwsze równanie, 3 razy k, czyli 3 razy 2, plus 2 razy m, czyli 2 razy 3, to jest 6 plus 6, to jest rzeczywiście 12, czyli pierwsze równanie jest spełnione. I drugie równanie, 4 razy k, czyli 4 razy 2, plus m, czyli plus 3, to jest 8 plus 3, to jest rzeczywiście 11. Czyli rozwiązanie jest poprawne. W ten sposób rozwiązałeś zagadkę algebry Arbegli. Zagadkę Arbegli. Król jest bardzo uradowany, natomiast Arbegla, jak możemy przypuszczać, nie jest zbyt zadowolony,
bo jego pozycja i prestiż jako doradcy i głównego, jako głównego doradcy króla i tego, który planuje przyjęcia, bez wątpienia mocno osłabnie.